Witajcie bardzo serdecznie. Pokazywałem Wam swój zagon z pomidorami gruntowymi, które zaatakowała już zaraza ziemniaczana. Trzeba będzie usunąć te pomidory i coś zrobić z zagonem, żeby przygotować go do zimy, przygotować go do przyszłorocznych plonów. O zagonie z pomidorami, które zaatakowała zaraza ziemniaczana pomidorami gruntowymi, dziś w odcinku. Pierwszą czynnością to jest zebranie łętów pomidorów, zebranie łodyg pomidorów, rękawiczka, nóż. Tyle mi wystarcza, dlatego że nie wyrywam pomidorów z korzeniami, a obcinam te nawet chore pomidory przy samej ziemi. Korzenie pozostają. Co robię z łętami pomidorów? Co robię z pomidorami, które się nie nadają? Wyrzucam na kompost. Ja te chore łęty, chore owoce kompostuję. Mam pewność, że zabiję tę chorobę w procesie kompostowania. Ona nie przetrwa. Mam gorący kompostownik, gorące kompostowanie. Jeśli macie jakąkolwiek obawę o to, czy się nie przeniesie, czy nie będzie w przyszłym roku tej zarazy ziemniaczanej, to wyrzućcie go, te resztki, do bioodpadów. Ja mam przekonanie, ja wiem, że w przypadku zarazy ziemniaczanej tutaj na moich zagonach ten proces kompostowania nie będzie przenosił zarazy na kolejne lata. Ona nie zostanie w tej glebie, nie będzie miała szansy się rozwijać. Przydatne jest także, jeśli obawiacie się zarazy ziemniaczanej, zmianowanie. Czyli w przyszłym roku na tym zagonie nie sadzimy pomidorów, a sadzimy jakieś inne warzywa, które mogą wchodzić po pomidorach, od chociażby warzywa korzeniowe, marchew, pietruszka. Przy zbieraniu tych łętów obsypują się pomidory, bo potem zbieram je z ziemi. Te, które nie mają objawów chorobowych, które wyglądają dobrze, nawet te zielone zaniosę do domu, niech dojrzewają w jakimś pomieszczeniu dla nich przeznaczonym. Moje doświadczenie mówi, że jeśli zaatakowała zaraza ziemniaczana, to i tak większość tych pomidorów będzie do wyrzucenia, bo wystąpią objawy chorobowe. Ale to nie jest tak, że wszystkie moje pomidory miały zarazę ziemniaczaną. Niektóre miały, niektóre nie miały, a usuwałem wszystkie. W związku z tym jest szansa, że część pomidorów dojrzeje bez żadnych zmian chorobowych i że będzie nadawała się do jedzenia, nawet ten zielony, co mi ucieka z ręki. Po zebraniu łętów, po zebraniu pomidorów, po oczyszczeniu z chwastów. Tych chwastów na szczęście nie ma zbyt wielu. Cały rok ten zagon nie był pielony, więc nie wyszło tutaj zbyt wiele chwastów. Zbieram podlewanie kropelkowe, które pokazywałem Wam wiosną, jak zakładałem. Proste, fajne podlewanie kropelkowe, które sprawdziło się na tym zagonie. Po prostu co drugi dzień podłączałem na 2 godzinki to podlewanie kropelkowe i pomidory były zasilone. Warto zdjąć to podlewanie kropelkowe na zagonach, na rabatach, jeśli macie, to zostawiamy, ale na zagonach zdejmuję, że za chwilę będę zajmował się tą ziemią, przygotowując zagon na kolejny sezon. I to podlewanie kropelkowe przeszkadzałoby mi w tych czynnościach, które mam zamiar robić. Pamiętajcie, że ten zagon, który Wam pokazuję, to jest zagon założony w tym roku. To jest istotna informacja. W tym roku założony na trawniku. Poszukajcie filmu, w którym pokazuję, jak zakładałem takie zagony wzniesione na trawniku. Trawnik, kartony i 10-centymetrowa warstwa kompostu. Dlaczego nie obawiam się, że w przyszłym roku tutaj, nawet gdybym posadził pomidory, to będzie zaraza ziemniaczana? Dlatego, że będę chciał ten zagon, jak każdy inny, co roku wzbogacić w życie. W to życie, które zawiera bakterie, drobnoustroje, grzyby, nicienie, które spowoduje rozłożenie tych wszystkich korzonków, które tam zostały. Więc będzie tutaj dodawana żywa materia, będzie dodawana szczepionka życia.
ale zanim dodam szczepionkę życia, to chciałbym, jak powiedziałem, to jest zagon wzniesiony, założony w tym roku, nieprzekopywany, więc 10-centymetrowa warstwa kompostu nad kartonem i nad trawnikiem. Chciałbym dać tutaj trochę innego życia, chciałbym dać zielony nawóz. Zielony nawóz dam w tym przypadku łubin, który wykiełkuje i który zapuści korzenie. Nie chodzi mi o to, żeby mieć dużą masę zieloną, dużo zielonego nawozu i potem z tą masą zieloną coś robić. Nie, mi chodzi o to, żeby przede wszystkim łubin, i dlatego wybrałem łubin, zapuścił głęboko korzenie. Jak wiecie, łubin puszcza głębokie korzenie, korzenie, które się bardzo głęboko korzenią, co więcej zbierają w swoich korzonkach, w brodawkach, zbierają azot. To jest cecha charakterystyczna łubinu, bobu, fasoli, groszku. Więc tutaj wysiany ten łubin zagłębi nam się w glebę, a potem, gdy trochę podrośnie, pewnie to będzie połowa października, może koniec października, zetnę normalnymi nożycami do żywopłotu ręcznymi, zetnę całą masę zieloną do korzeni. Te gnijące korzenie, korzenie tego łubinu, zostawią nam otwory powietrzne, takie kieszenie powietrzne, takie szparki, jak zgniją. I to będzie już po pierwsze wzruszona gleba, po drugie będzie napowietrzenie tej gleby. Jest wiele różnych nawozów zielonych, które możecie zastosować na swoim zagonie. Jeśli nie będziecie uprawiali w tym miejscu warzyw i jeszcze teraz nie będziecie wysiewali szpinaków, jeśli nie będziecie wysadzali sałat czy rzodkiewek, to warto tę ziemię zasilić takimi nawozami zielonymi, dodać jej właśnie też tego życia, jak ja to robię. Ja zastosowałem łubin wąskolisty. Mówiłem dlaczego. Dlatego, żeby się przekorzenił, żeby miał, puścił głęboko korzenie, zebrał w swoich korzeniach brodawki, w brodawkach korzeniowych zebrał azot i żeby ten azot w przyszłym roku oddawał roślinom, które tutaj będą rosły. Możecie zastosować gorczycę. Gorczyca, która też daje dużo masy zielonej, która także odkaża dobrze glebę. Może to być facelia, tak? Te wszystkie rośliny dają masę zieloną. Pamiętajcie, że przy uprawie no-dig nie przekopujemy ich, nie przewracamy gleby, a ja tutaj uprawiam no-dig bez przekopywania. W związku z tym ścinam, tak jak mówiłem, przy samej ziemi korzenie zostają w glebie i ściółkuję wówczas z kompostem. Nie musicie ściółkować, jeśli nie macie kompostu. Wystarczy ściąć, ta przez zimę materia po prostu rozłoży się pod śniegiem. Mam nadzieję, że będzie śnieżna zima, więc będzie też i dużo wody i rośliny będą lepiej chronione. Ona do wiosny się rozłoży. Wybór nawozu zielonego należy do Was. To, czym dysponujecie, to, co sami preferujecie. No i ostatnią czynnością, którą wykonam w tym roku na tym zagonie, po ścięciu tej masy zielonej, zostawię tę masę zieloną tutaj na wierzchu i dam tej zdrowej, żywej materii. Co to będzie? W moim przypadku w tym roku, jako że to jest ten zagon wzniesiony, w tym roku zakładany, tutaj nie był dawany przekompostowany obornik. Więc ja pierwszą warstwę, jaką tutaj zastosuję, to będzie przekompostowany obornik kozi. Mam w tym roku obornik kozi, mam fantastyczne źródło niedaleko z takiej koziarni ekologicznej, w związku z tym jestem pewien, że ten obornik będzie super, bez żadnych środków chemicznych. Na tę warstwę ściętych łubinów położę warstwę kilkucentymetrową obornika przekompostowanego koziego. Potem prawdopodobnie, bo mam spory zapas kompostu, jeszcze na ten obornik przekompostowany położę kilkucentymetrową warstwę kompostu. Sądzę, że w ten sposób ten zagon wzniesiony, który ma wysokość 20 cm, wiosną był wypełniony na 10 cm, znowu dodam około 10-centymetrową warstwę zdrowej, żywej materii, jak mówię, zasobnej w bakterie, zasobnej w drobnoustroje, zasobnej w grzyby, w nicienie. Te wszystkie rzeczy, które są potrzebne roślinie, żeby mogła dobrze
i zdrowo rosnąć. W ten sposób przygotowany zagon wzniesiony w przyszłym roku będzie mógł wykarmić ogórki. Planuję w tym miejscu w przyszłym roku po pomidorach mieć ogórki. Stąd zasilanie przekompostowanym obornikiem, stąd zasilanie kompostem. Żywa, zdrowa materia, szczepionka życia jest istotna. Podobnie będę czynił z innymi zagonami, które będę powoli opróżniał. To nie tylko jest kwestia pomidorów, to jest także kwestia fasoli, cukinii, którą za chwilę będę czyścił ten zagon. Wkrótce także będę czyścił zagon z dyń, bo już dojrzały dynie uchikikuri, więc będę mógł usunąć. Rosną co prawda, jak widzicie, jarmuże, ale to nic. Jarmuże mają takie łodyżki, te dolne liście i tak obrywamy, zjadamy i wykompostuję ten zagon, na którym rosną jarmuże, kilkucentymetrową warstwą kompostu i już będzie przygotowany do przyszłego roku, a przez późną jesień, może nawet zimę, będę miał możliwość zbierania cały czas liści jarmużu. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.